Witam Was w materiale dotyczącym marki Element, która od niedawna zagościła w naszym asortymencie. Za mną jest ekspertka tej marki, Karolina. Witam wszystkich. I zabieramy się za rozmowę na temat trzech nowych linii tych produktów. Zostańcie z nami do końca, ponieważ przygotowałyśmy dla Was pewien konkurs. Myślę, że Wam się spodoba. Także widzimy się za chwilę. Karolina, powiedz mi coś więcej na temat marki. To jest marka polska. Jest to polska marka z Krakowa. Tutaj mamy swoją siedzibę. Produkty produkowane są głównie w Polsce. To jest taki nasz rodzimy tutaj producent. Jeśli chodzi o serię Element, jest to linia, która powstała w tym roku. Dzieli się na trzy linie: rzeżucha, filtra w śluzu ślimaka oraz odpowiedni jodu żmij. Możecie je rozpoznać po takich dość charakterystycznych opakowaniach. Zielona to będzie rzeżucha, taka piękna purpura mamy ślimak i fioletowy odpowiedni jodu żmij. Zielona seria w tych opakowaniach. Produkty z rzeżuchą to taki dosyć nietypowy składnik, ale bardzo ciekawe, bo wiecie, lubimy lokalne produkty, lubimy lokalne ekstrakty. Jest tworzący barierę ochronną na powierzchni naszej skóry, który będzie ładnie chronić przed czynnikami środowiskowymi, przed tym smogiem. Ciekawie mi szczególnie ten krem, z tego względu, że to jest taki produkt, który możecie używać regularnie, którego możecie używać na co dzień, żeby powlekać wasze dłonie warstewką ochronną. No dobrze, idźmy dalej. Teraz może tematyka śluzu ślimaka i jego specyfika. Zgadza się. Mamy produkty z filtratem śluzu ślimaka. Zacznijmy może od tego, czym jest filtrat. Filtrat to najlżejsza, najczystsza forma śluzu, odparowana z wody bez żadnych domieszek. Więc to, na czym tak naprawdę nam najbardziej zależy. Czyli ta różnica, która często się pojawia u producentów, wyciąg, ekstrakt i tak dalej, w tym wypadku mamy do czynienia konkretnie z filtratem, czyli z tą najbardziej interesującą nas taką formą. Dokładnie. Według mnie najciekawszym preparatem z tej serii jest serum. Zawiera ono aż 84% filtratu śluzu ślimaka. Jest na pierwszym miejscu w składzie, więc mamy go tak naprawdę sporo. Rozumiem, czyli takie lekkie serum, ale bardzo ciekawe opakowania, zwróćcie na nie uwagę. Z tego względu, że macie opakowanie typu airless, więc kiedy wyciskacie tu produkt, wiecie ile go jest, no i też marki mogą wtedy ograniczyć ilość konserwantów, bo po prostu to opakowanie nie powoduje tutaj jakiegoś nadmiernego utleniania się substancji aktywnych itd. Ciekawym drugim produktem jest szampon do włosów oraz odżywka. Często zdarza się, że mamy problem ze skórą na głowie. Ta skóra też, warto pamiętać, starzeje się razem z nami. Często się pojawiają problemy typu swędzenie i taki szampon będzie tą skórę koi, działa na nią regeneracyjnie i ślimak zdecydowanie wspomoże przy odbudowie tego naskórka. Czyli właściwie śluz ślimaka stosujemy przy skórach, które wymagają regeneracji. A co z cerą młodą? Co dla takich dziewczyn na przykład poniżej 25 roku? Czy zalecasz stosowanie takiego składnika i takich produktów? Od czasu do czasu jak najbardziej można, ponieważ te młode skóry też się starzeją. Żyjemy w takim środowisku, gdzie jest wysokie zanieczyszczenie powietrza, co też wpływa na nasze odwodnienie skóry. Także jeśli u kogoś młodego pojawi się problem z suchością, odwodnieniem, jak najbardziej może zastosować sobie serum oraz produkty do stosowania do włosów. I myślę, że taki na przykład szampon mogłabym używać regularnie, ale powiedz mi, jeśli chodzi o to serum, czy raczej sugerowałabyś używać na przykład w moim przypadku go stale, czy może jako formę kuracji, jedno opakowanie, przerwa? Jako kurację, jedno opakowanie. Opakowanie wystarczy na mniej więcej 2-3 miesiące, więc jest to całkiem spora kuracja, skóra już zdąży zareagować. Wtedy zmieniamy na jakiś inny produkt, dopasowany również do naszej skóry, a jak najbardziej po tym czasie możemy wrócić z powrotem do serum. Rozumiem. Powiedz mi jeszcze coś na temat konsystencji. Czy to serum jest raczej takie gęste, czy może lekkie? Bardzo lekka konsystencja i kiedy pojawia się problem ze skórą suchą, taką odwodnioną, a przepuszczającą się, również możemy to serum nakładać, ponieważ nie obciąża, nie zatyka porów, jest delikatnie prawie żelowe. I zwróćmy też uwagę, że żadne ślimaki nie ucierpiały tutaj podczas produkcji tego filtratu. Powiedz, w jaki sposób się go pozyskuje? Jak marka dba o to, żeby na składnik był wysokiej jakości? Zwierzęczki w żaden sposób nie cierpią. Śluz pozyskuje ją w ten sposób, że na matach ślimaki sobie po prostu wędrują i kiedy odbędą odpowiednią długość wędrówki, ściągamy je, wcieramy śluz i mamy wypełnione. Wypuszczamy je z powrotem na farmę po prostu. Więc widzicie, jest to bezpieczny, całkowicie kontrolowany proces i tutaj zwierzęta zdecydowanie nie cierpią. Dobrze, a trzecia linia? Odpowiedni jadu żmij. Jest to dosyć ciekawy, kontrowersyjny troszeczkę składnik. Działa jak naturalny botoks. Botoks, wiadomo, wstrzykujemy go pod skórę, rozluźnia nam mięśnie. Żmija tak działa bez wstrzykiwania, więc też nie uszkadzamy sobie tego na skórka. Ważne jest to, ponieważ zmarszczki powstają też przy ruchach naszych mięśni. Kiedy żmija je rozluźni, skóra się nam prasuje. I te produkty możemy stosować też tak kuracyjnie, czy raczej jako długofalowe działanie kilku opakowań albo całej linii na przykład? To już zależy indywidualnie. Skóry dojrzałe, te zmarszczki pojawiają się już także na czole, na policzkach, mogą jak najbardziej stosować sobie stale całą serię kosmetyków. Natomiast panie młodsze, które borykają się ze zmarszczkami mimicznymi, typowo przy oczach, przy ustach, może jakaś na szyi się pojawić, mogą sobie zastosować preparat na okolice oczu i ust
i w danym miejscu sobie stosować. A i tak skoncentrować jakby siłę tego kosmetyku w konkretnej przestrzeni, która zainteresuje. W ten sposób. A co jeśli chodzi na przykład o takie partie jak dekolt, jak szyja, które często są pozbawione jędrności? Sama wiesz, jak to jest przy wahaniach wagi, czasami ta skóra potrzebuje większej regeneracji, takiego napięcia. Ja wtedy polecam krem na okolice oczu i ust. On się tak nazywa, natomiast to jest krem taki do działania miejscowego, tu gdzie pojawia się problem. Więc jak najbardziej przyciągamy go na szyję, jak najbardziej możemy na czole, bo czasami mamy tą zmarszczkę tutaj, choćby nawet odgapienia się w telefon i wtedy możemy sobie tym ją niwelować. Rozumiem. Powiem Ci, że ciekawe są te produkty, a które są Twoimi ulubionymi właściwie? Moje, przede wszystkim serum, które bardzo mocno mnie nawadnia. I maska do rąk. Ja uwielbiam kremy do rąk, moje dłonie są wiecznie przesuszone, ale nie znoszę uczucia pustości, kiedy nie mogę nawet odblokować telefonu. Ta maska tego nie robi. Po 5-10 sekundach jest całkowicie wchłonięta, ale czuję, że moje dłonie są nawilżone. Czyli regeneracja, jednocześnie wygodne te walory użytkowe. Mnie najbardziej zainteresowały szampony. Jak pewnie wiecie, z innych naszych materiałów mam problem ze skórą głowy i ona jest najbardziej newralgiczna. I tutaj zdecydowanie będę testować właśnie te szampony. No i oczywiście... Polecam odżywkę. Odżywka jest też bardziej skoncentrowana w działaniu. To jest odżywka do skóry głowy oraz włosów. Na skórze głowy przynosi takie ukojenie. Ta skóra tam też się starzeje, trzeba o tym pamiętać. Warto sobie ją przyciągnąć za włosy, dzięki temu włosy też będą nawilżone odpowiednio, natomiast jeśli któreś włosy potrzebują czegoś mocniejszego, to wtedy łączymy to z maską. Maski akurat nie mamy ze ślimakiem, ale jest masa innych ciekawych produktów. Więc moja droga, podsumowując, zielona linia, ta konkretna, to zdecydowanie antyoksydanty, ochrona przed czynnikami środowiskowymi, przed smogiem. Dokładnie. Linia różowa. Filtra ślimaka, regeneracja, nawilżenie w różnym wieku. Czyli zarówno skóry dojrzałe, jak i te młode mogą stosować. I fioletowa. Odpowiednie jadłużmi, działanie przeciwstarzeniowe, przeciwzmarszczkowe dla skór zdecydowanie dojrzałych, natomiast młodszych z konkretnym problemem. Czyli do okulacji po prostu. Dokładnie. Naprawczej, naprawiającej. No dobrze, kochani, jestem ciekawa, czy zainteresowały Was te produkty, jak Wam się one spodobały. No i oczywiście kwestia konkursu, ponieważ przygotowałyśmy dla Was, a może pokażę tak. Dokładnie, Karolina przywiozła takie oto zestawy, gdzie tutaj mamy z tej linii wyciąg z kiełków rzeżuchy przeciw zanieczyszczeniom, całą linię produktów tej marki. No i jesień, jak znalazł smog, zaraz nas zaatakuje. I teraz, co możecie zrobić, żeby je dostać? Trzy zestawy takich kosmetyków. Są do zgarnięcia przez Was. W komentarzach na Facebooku oraz na YouTubie poproszę Was o odpowiedź na pytanie, jak wygląda Wasza piękna jesienno-zimowa, w jaki sposób chronicie się właśnie przed tymi czynnikami środowiskowymi oraz przed zanieczyszczeniami. Czekamy na Wasze odpowiedzi. Ja dzisiaj dziękuję mojemu gościowi za wizytę. Ja również dziękuję. Było mi bardzo miło. I widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.